Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale. Tutaj taka niewielka reklama koca. Dzisiaj spacerujemy w parku Cytadela. Z tyłu ode mnie, jak powiedzieć, za moimi plecami odbywa się Dog Hole 2000. Za moimi plecami odbywają się zawody latających psów. Dla tych, kto wie, nie będę tłumaczył, co to jest, a dla tych, kto nie wie, to również nie będę tłumaczył. Proszę bardzo, wejść sobie w internet i zobaczyć, co to jest, jeżeli się interesujecie tym. Zawody już się kończą, dlatego że za późno przyszliśmy. Szczerze powiem, nie chcieliśmy trafić na te zawody, chcieliśmy tylko pospacerować w parku Cytadela. No i przyszliśmy, a tutaj są zawody. Poglądaliśmy sobie za darmo. Tak, ale poglądałeś trochę? Ja lubię za darmo. Ja lubię za darmo. No i tyle na temat zawodów w parku Cytadela. Widziałeś piesków? Jak one tobie? Spodobały się? Tak? Dzisiaj podjeżdżając do parku Cytadela można zauważyć ogromną ilość samochodów, która stoi byle jak, bo nie ma miejsc parkingowych i wszyscy zostawiają samochód tak jak zostawiają. No i nie jest dziwne to, że już tam jest straż miejska i straż miejska już działa. Właśnie. Dzisiaj tutaj pełno psów, więc trzeba uważać na nogi, żeby jakiś pies nie ugryzł tak i za nogę i trzeba uważać. Nie można tak prowadzić vloga i skończyć swoje zdanie. Trzeba uważać. Nie, to tylko trzeba uważać i ewentualnie może dzisiaj padać i czuję się dobrze i spacerujemy a między słów lepiej używać i tak lepiej vlog się prowadzi. Dzisiaj jesteśmy tak jak kiedy montuję filmiki, staram się wyciąć ale dzisiaj zostawię. Taka będzie truskawka na ciastku. Albo rodzynka, jak lepiej powiedzieć. Jak lepiej powiedzieć, tak lepiej mówcie. Ja będę okropnie mówił. Będę źle mówił. Dzisiaj takie przygody mamy. Szliśmy do domu i usłyszeliśmy jakiś głos przez mikrofon. Jedziemy na dźwięk, a tutaj jakieś coś gdzieś tam. Nie będę za dużo opowiadał, zobaczcie sami. Tak? Dobrze. Zobaczymy, co tam się dzieje. Z wózkiem za bardzo tutaj nie przejedziemy. Widzicie sami, co tutaj jak? Są tutaj jakieś zawody, czy co? Przejechałaś wózkiem. Udało się, nie? Nie. Milka jest ciekawa z tego, co tutaj się dzieje. Jeszcze raz brawa dla klasy trzeciej D.
Dobra, nagram dla was z innej strony, żeby lepiej było widać. Ja bronię się i bronię, nie chcę już się kochać w tobie. Ta siła nieznana ciągnie mnie do ciebie. Ja bronię się i bronię, nie chcę już się kochać w tobie. Choć nic się nie zgadza, wciąż do ciebie wracam. Czekam wynikami wrażeń, słyszałam tak jest trochę łatwiej. Nie strasznie tu piekłem, bo dobrze je znam. Jego zdania bronię jak na łańcuchu pies. Weź się przyznaj, co mi robisz. Ciągnie mnie do ciebie tak. Tylko jednego chłopaka widziałam, sami dziewczyny. Ja ciągnie mnie do ciebie. Choć nic się nie zgadza. Sam? Przypominam, klasa trzecia. Emilka jest zaczarowana. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's true, but we're on the dance floor. La 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 la. Jeść. A teraz już... Która jest? Teraz... Zapomniałaś, tak? Zapomniałeś. Zapomniałeś o obiadku. O obiadku zapomniałeś. Dobrze, że mnie nie rozumiesz. Pojedziemy do domu, coś zjemy, nie? Ola, zrób tak. 3, 4. Zaraz będziemy słuchać, jak chłopak śpiewa. Kupimy dobrego. Tak. Dzień dobry. A jakie są pyszniejsze, te czy te? O, te jasne. Te jasne. Dobrze, to poproszę dwa tych jasnych. Nie, czwarty. Dziękuję. Do widzenia. Zobaczcie, jaką pychotę dostaliśmy. To na pewno ma być pyszne. Zapytałem się Ola, jakie brać, te ciemne, czekoladowe, czy te jasne? Powiedzieli, że jasne. A może oni chcieli powiedzieć jasne, że czekoladowe, a ja już od razu jasne pobrałem. Zobacz, namiot. A ten polski jem. Co tutaj się dzieje? W ogóle nie znam się na tym. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Tam jakieś tańce, jakieś śpiewy. Kupiłem dwa tych cudownych muffiny. Wózek mi zleciał z drogi. Ole, nie mogę dwa naraz trzymać. Mam taką... Nie to, że mam łapę dużą, tylko taką łapkę. Małą rejkę mam. Ola, pomóż mi. No co, Ola? Upolimy po muffiny? Jedziemy do domu dziecko karmić. A będziemy jadli? Tak, ja w domu będę. Ola. Zapytałeś dzieciaków, czy można ich nagrywać? Nie, zapytałem się. Dzieciaki chętnie. Nie boję się kamery nigdy. Chętnie. Jeżeli tak, to zgodnie z prawem.
Musiałem, nie wiem, tam chodzić, szukać rodziców, pytać się, czy mogę nagrać dzieci, ale nie nagrywamy jakiegoś kryminalu. Najwyżej wycofamy ten filmik. Ola, no pyszne czy nie? No, bardzo pyszne. Bardzo pyszne. Dzieciaki ci złego nie sprzedadzą. Mam nadzieję. Poczekamy 2 godzinki. Zobaczymy. Zobaczymy, czy dobre są. Zobaczcie, a trochę dalej na placu zabaw prawie nikogo nie ma. A to tylko 5 metrów dalej. Od tego miejsca, gdzie są wesołości, tańcy, śpiewańcy. Ole, już muffin dojadę. Ja już zapomniałem, że takie coś było dzisiaj. A Ola dopiero zjadła. Oglądaliście zwierzogród, gdzie tam taki jest taki wolny leniwiec? Gdzie on taki... To Ola tak je. Czekolada, to nie była czekolada. Żartuję, to była czekolada. Nie nakręcajcie tam sobie.